To już jest 12. edycja nagrody. Nagroda powstała, ponieważ ustanowiła ją w swoim testamencie Wisława Szymborska. Przyznawana jest co roku dla najlepszego tomu, dla autora lub autorki najlepszego tomu książki poetyckiej roku poprzedniego, czyli w tym roku nagradzamy autora lub autorkę książki wydanej w roku 2023, a co dwa lata jest przyznawana nagroda dla książki tłumaczonej na język polski, wydanej w ciągu poprzednich dwóch lat, czyli właśnie akurat w tym roku przypada ta nagroda i będzie to książka, która została wydana w latach 2022-2023. Najpierw zacznę od książki laureatki, to znaczy Ann Carson, Autobiografia Czerwonego w przekładzie Macieja Topolskiego. To jest książka zagraniczna, przetłumaczona z języka angielskiego. Raz na dwa lata Fundacja Wisławy Szymborskiej właśnie przyznaje nagrody dla takiej książki, dla autora, w tym przypadku autorki i tłumacza. Natomiast książki nominowane to Magdalena Bielska, poradnik dla niedawno zmarłych, Agata Jabłońska, księżyc Grzybiarek, Marzanna Bogumiła Kielar, Wilki, Michał Sobol, jedyny mężczyzna w tym gronie, Trasy przelotów oraz Katarzyna Szweda, Zemla vulgaris.